Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli zimującej w gruncie. Proszę Państwa, poprzedni film miał być ostatni, ale niestety sytuacja troszeczkę się zmieniła. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Rośliny wyglądają oczywiście ok, tak? Ale zacząłem sprawdzać jakąś tam większą liczbę roślin, jeżeli chodzi o obecność ciornastka. I niestety pojedyncze larwy gdzieś tam na plantacji są, pojedyncze na roślinach. Więc jeżeli będzie jakiś tam cieplejszy dzień, to należałoby jeszcze wykonać zabieg na ciornastka. Jakiś Mospilan plus pyretroid, może dwa pyretroidy w dawkach hektarowych, ewentualnie Spintor, Nexsuba, z dodatkiem oczywiście zwilżacza Protector, żeby rosy, ani jakieś tam padające deszcze nie zmyły produktu. Ewentualnie można dołożyć jeszcze jakiś nawóz z dużą zawartością potasu, niewielką ilością azotu, ale to już niekoniecznie. Jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami, nie ma żadnych problemów. Jeżeli chodzi o chwasty, plantacja jest czysta, nie ma praktycznie nic. Zboża, które gdzieś tam powschodziły, czy chwasty jednoliścienne, zostały praktycznie zniszczone. Także tutaj mamy wszystko ok. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.